Świętowali także nauczyciele z całej gminy Lubin. Ci najbardziej zasłużeni odebrali wyróżnienia i nagrody z rąk wójta. Na pewno wszyscy nauczyciele zasługują, bo tak jak mówiłem, jest to bardzo ciężka, odpowiedzialna praca. Zresztą oni budują tak naprawdę fundamenty naszej przyszłości. Nauczyciele mimo różnego stażu pracy zgodnie twierdzą, że w pamięci najbardziej zapisują się charakterystyczni uczniowie. Łobuziaki, ale takie, które z nich można wykrzesać bardzo wiele. Są wyjątkowi pod jakim względem, bądź mają jakieś talenty, czy my jako nauczyciele możemy odkrywać ich talenty? No myślę, że najbardziej ci, z którymi są jakieś problemy, albo ci, którzy osiągają jakieś sukcesy. Po części oficjalnej kadra pedagogiczna świętowała swój dzień. Mała jesień teatralna to propozycja dla rodziców, którzy chcą razem z dziećmi wybrać się na spektakl teatralny oraz dla zorganizowanych grup szkolnych. Podczas tegorocznej edycji na scenie Muzy dla najmłodszych wystąpią aktorzy m.in. Teatru Groteska z Krakowa, Śląskiego Teatru Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach oraz Kliniki Lalek w Wolimierzu. Szczegóły na plakatach oraz na naszej stronie internetowej. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 3255. Sprawdź naszą ofertę.